Czuwaj, witam Was w następnym odcinku, a bardziej w pierwszym podcinku Pogadajmy. Te odcinki będą raczej rzadko, będą może nawet rzadziej niż odcinki specjalne, ale raczej będzie się zdarzało tak, że od czasu do czasu będą się zdarzały odcinki, gdzie będziemy sobie gadać na różne tematy. Dzisiejszym tematem, którym sobie przeprowadzimy, jest taki raczej lekki temat, bo będzie to temat ogólnie o naszym kanale. Więc tak, zacznijmy sobie od pierwszego. Przepraszamy też, że ogólnie odcinki są tak, no w sumie można powiedzieć, rzadko, jak na lato. Z tego, że w zimę na przykład nawet był odcinek, nawet był dzień, pierwszy dzień kanału, gdzie nagraliśmy dwa odcinki, no ale wiecie, to był jednak pierwszy dzień, a wtedy to był entuzjazm, a jeszcze nie umiem robić cięć, a będzie zabawa, ale wiecie, no jednak też prawda taka, że jednak też jest taka prawda, że jednak jak się nagrywa, ale tak wiecie, tylko telefonem, czy tak, no nie mówiąc prawdy, ale no akurat nie mamy kamery, no ale wiecie, to lepszy, telefon to lepszy niż nic, no taka prawda. Jednak my też staramy się robić te odcinki tak, żeby raczej nie robić takiego czegoś, że potem jest beka z dzieci na YouTubie, bo też trzeba mieć dosłownie tak jakby to można powiedzieć wyrąbane w głowie, czyli wepchnij do ryja 7 truskawek challenge, spróbuj się nie zaśmiać challenge, znajdź w parku trampolin 5000 zł challenge, albo wciągnij dupą 5 kg smalcu challenge, no wiecie, różne są pomysły i akurat mówiłem o, był też taki odcinek na YouTubie, gdzie dziewczynka próbowała wepchnąć do ryja 7 truskawek, a po piątej już jej kapało, no wiem, to jest bardzo. Wiem, raczej byście się z tego nie śmiali, jakbyście byli nie kamerzystą, bo kamerzysta akurat, jak to sam powiedział, ma duże poczucie humoru, dlatego się śmieje nawet jak mówię normalne rzeczy. No cóż, dobra, uspokój się. Więc tak, ogólnie powracając do tematu, to my raczej się staramy robić odcinki tak, żeby raczej takiej beki z nas nie było. No, pamiętacie, teraz sobie siedzimy tutaj na ambonie, ładnie bardzo, można by jeszcze tutaj na przykład klopa albo kuchenkę, no ale ogólnie to raczej staramy się to robić tak, żeby na bekę nie było. Nie mówię o tym drugim odcinku, bo zobaczcie, drugi odcinek był taki naprawdę, jednak był to poradnik jak zrobić bazę, ale ja mam w myśli to, żeby zrobić odcinek oddzielny, czyli jak zbudować czoła. Ciekawy kanał survivalowy, ale jak zbudować czoła z poradniku jeszcze nie było. No wiem, no ale wiecie, jednak szałas to raczej każdy zbudował w wieku 5 lat. Też jest taka prawda. Raczej budowanie szałasów takich najprostszych nie jest w ogóle jakąś przeszkodą. No zależy co się buduje, bo jeżeli się buduje już taki na 4 drzewa i na linie, no to już jednak jest trochę trudniejsze. Tak rada, do użycia właśnie linii, nie warto używać takich linii takich z bawełny czy wełny, nie wiem czego to tam jest lina, mnie to akurat najmniej obchodzi, warto używać takich kabli, wiecie, takich zwykłych kabli za dyszkę z GS-a, wiecie o co chodzi. Więc tak, drugi temat jaki sobie przeprowadzę to kiedy będą odcinki. Zauważyliście pewnie, że nasze odcinki są raczej rzadko, bo nawet nie są co tydzień, ale co 2 tygodnie. Przedostatni odcinek, który, no nie, w sumie jak ten już wejdzie na YouTube'a, to będzie przedostatni. Od teraz licząc był jakoś miesiąc temu. Jak ja ostatnio patrzyłem na nasz kanał, to był 3 miesiące temu, 3 tygodnie temu. Ale no zdaje mi się, że raczej odcinki będą częściej, ale nie myślcie o tym, że będą codziennie odcinek, będzie maraton wakacyjny, bo raczej ja miałem takie plany, ale widzicie, się nie powiodły. Jednak nie przewidziałem tego, że na polach będzie tyle źdźbła i chwastów. To jest kolejna przeszkoda z nagrywaniem. Te łaskotanie po nogach, jak to mnie... Przecież, czy tak wygląda w lato? No tak nie wygląda po prostu, no w lato, w zimę. Bo w tamtym miejscu, gdzie przed chwilą pokazał kamerzysta i teraz też pokazuje, to tam w zimę jest dosłownie, tam jest taka pustka,
że już mi się milej patrzy na te zimowe, te, no wiecie o co chodzi, na taki, zimowy krajobraz. Z tego, że akurat w tamtym roku, w sensie w sumie w tym jeszcze, no w sumie w tamtym też trochę, nie było śniegu, to powiem wam, że w sumie może nawet i to lepiej, bo zima jednak ma być zimna, a nie, że spaduje jakiś cukier, puder, więc tak, no, ogólnie, ogółem, raczej odcinki, powiem tak, będą się pojawiać częściej w zimę, mówię to tak ogólnie, bo może nawet jak się skończą wakacje, będą częściej, nie, że jesteśmy tacy, o, jacy introwertycy, no tak, jest tyle czasu w wakacje, ale nie będziemy nagrywać w czas wakacyjny, no przepraszamy, ale wiecie jak to jest, albo nam się zapomni, albo komuś się nie chce, a tu upał, a tu jeszcze jakoś, albo tutaj wizyta u dentysty, no tutaj akurat nie ma do śmiechu, bo wiecie, jak jest różnie, no pamiętacie, w zimę nawet były odcinki, może nawet były najwięcej ile było, to jakoś dwa, czy nawet nie, chyba jakoś trzy w tygodniu i to było spoko. W sumie dość dużo odcinków, ale raczej w lato nie będzie ich aż tyle. Co jeszcze chciałem przeprowadzić? Jeszcze takie dodatkowe, co chciałem dodać, to nie wiem, czy widzowie zauważyli, ja mam widzów, nie wiem, czy ktoś zauważył, ale z tego, że nasz kanał nazywa się Nerfowcy, to nie ma tyle materiałów z Nerfa. No tak, teraz akurat jest taki mały problem, bo zobaczcie. Na wyrwach, tak. Na wyrwach wątpię, że się będziemy strzelać. W sensie będziemy się strzelać, ale to będziemy musieli się tak strzelać, żeby nie pogubić strzałek. Bo zobaczcie, jednak strzałki to kolejne jest 50 zł. No ja akurat największa oferta, jaką widziałem, to jest akurat chyba 300 sztuki. To jeszcze podróbek. No ale wiecie, jednak kupić, lepiej kupić podróbki, które lecą pół metra bliżej, niż kupić 250 strzałek oryginalnych za 400 zł, naprawdę nieopłacalne. No co się dziwić, nawet są na Allegro sloty, strzałki do Nerf, takie podróbki i nawet są mi tak te plany z Nerf pokazane, no to co się dziwić, nie? Nawet nie wiem, ale kamerzysta myślał nad tym, żeby zmienić nazwę kanału, ja osobiście za tym nie jestem, bo na mnie nazwa Nerfowcy jest spoko. Ale jak raczej ktoś włącza survival, to powinien mieć survival, a nie tu jacyś nerfowcy. O, no wiecie o co chodzi. Że to tak nie pasuje. Jak jest kanał survival, ma być survival, a jak nerf, to nerf. No wiecie, prawdziwy kanał nerf to jest taki, że idzie gościu ze strajfem, strzela jak cyborg. 5 magazynków na 5 magazynków 20-strzałkowych na minutę idzie. Jakieś efekty dźwiękowe strzela, rakietnica z Fortnite'a. Wiecie o co chodzi. No nie, to nie jest prawdziwa bitwa. No, jest pełno kanałów, które właśnie mają takie, na przykład Aaron Esser albo Petka Films, polecam sobie obejrzeć. Miło się na to patrzy, ale powiem jedno, to nie jest prawdziwa bitwa, bo oni bo na tym kanale się strzela jakimiś, mimo tego, że nerf, to i tak strzelają kulkami. Logika, nie? Więc tak, jakbyśmy mieli zmieniać nazwę, jeszcze sobie z kamerzystą pogadam, jak będzie wyglądać zmiana nazwy, bo oczywiście może nawet w opisie dodamy, jak będzie sama nazwa. O, żebym się wystraszył, że ktoś idzie, żebym jakieś kroki usłyszał, nie strasz mnie, żebym się wystraszył, wiecie, bo my tak trochę prywatnie, nie wiem jeszcze jakby wyglądała zmiana nazwy. Nie mam pojęcia, ale już mam fajny pomysł, którego raczej jeszcze nie będę gadać, jak to będzie w opisie. Tak więc zdaje mi się, że nagranie już trochę trwa, a z mojej strony no znów mam takie, no typowa wieża, nie wiem czemu, ale jeszcze nie wspomniałem o tym, że może kiedyś na naszym kanale, i tutaj w ogóle takie taka miła wiadomość, co prawda zdarzy się za jakieś 5 lat, ale i tak będzie, to jednak czas leci ekstremalnie szybko. Może kiedyś na naszym kanale wystąpi ASG, co raczej by było naprawdę fajne. Tylko wiecie, takie bitwy. Po pierwsze, nasz kanał by musiał zdobyć trochę subów, bo nasz kanał ma, mówiąc, no nic subów. Musiałby jednak mieć trochę więcej. Też przyczyną tego, że mamy tak mało subów, jest takie coś, że raczej nikt w takim wieku
Po prostu nie interesuje się survivalem. No wiecie, tutaj jacyś ludzie się umawiają na piłkę, tutaj TikToki, no nie ma jak. No taka racja. Ale zdaje mi się, że za jakiś czas trochę subów zdobyjemy. Zobaczcie. Kanał, no podajmy przykład. Kanał Piotrek Typ istnieje już prawie 2,5 roku, w sumie dużo. Nawet jest chyba jeden film 2019 szczęśliwego roku, gdzie kamerzystą był Olipator. O Ilek, tak. Miałem wrażenie. Byłem ja kamerzystą. Porównajcie sobie, jaki miałem głos wtedy. Porównajcie sobie głos, jaki był w pierwszym odcinku na naszym kanale, a porównajcie sobie na tym odcinku. No, zmiany są duże. No, ja tam akurat nie mówię o tym, co był ostatnim, bo w sumie akurat wtedy miałem podobny, tylko miałem taki nawet nie, że bardziej piskliwy, tylko po prostu, jakby to można powiedzieć, miałem taki dobra, przechodzimy do kolejnej bitwy. Wiecie, o co chodzi. To akurat powiedział kamerzysta, nie mój scenariusz. Kiedyś to było tak na luzie, po prostu nagrywało się, nawet nie wiedział, co się powie, resztki kropelki, ale jednak tekst był fajny. Byli bekowcy, ale to tam najmniejszy problem. Nie wydłużając filmu, ja bym powoli kończył. Zdaje mi się, że jakąś informację przekazałem, bardzo. Z mojej strony to by było wszystko. Dziękuję was za oglądanie. A jeszcze nie powiedziałem, zostaw łapę, subuj. No, suba możesz zostawić, jak ci się film i cały kanał spodoba. Z mojej strony i z naszej strony to by było wszystko. Dziękuję was za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, oczywiście zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Pozdro i do zobaczenia w następnym odcinku na Pogadajmy. Do widzenia.